Chciałam zapytać, jak na przykład teraz wyglądają wasze relacje? Czy ty na przykład, bo wiem, że twoje dzieci no, mają bardzo fajny kontakt z najmłodszym bratem. Tak, Fabka ostatnio nagrywa z nimi śmieszne filmiki, naprawdę z nim. I no, jak wpadają do taty, no to bawią się też ze swoim przyrodnim bratem. No, śmiesznie, fajnie, to jakby na moje życie jakby nie wpłynęło. Moje życie się nie zmieniło w tym temacie, to nie ja wstaję rano. Więc ten temat zostawiam w tamtej rodzinie. No ale jest fajnie, no jakoś się dogadujemy, znaleźliśmy wspólny język, jesteśmy naprawdę no, takim patchworkiem, że już tych paciorków tam za chwilę nie starczy. No ale jest wesoło, no ja lubię jak jest wesoło. A myślisz, że teraz Michał jest trochę innym ojcem aniżeli te 20 lat temu? Więcej czasu na przykład poświęca swojemu najmłodszemu synowi? Mam być szczera? Nie wiem. Nie sprawdzam tego. Nie zaglądam im do ich życia prywatnego. I jakby... Myślę, że jest, tak, bo bardzo się stara, bo dba o tę rodzinę i to jest chyba fajne. No i tak jak mówię, no ja życzę po prostu wszystkiego, wszystkiego dobrego. Czyli też można powiedzieć, że lubisz pole. Tak, ja tak jak mówiłam, my jesteśmy taką ekipą, która może nie rzuca się sobie na szyję i nie spędzamy 24 godzin razem, ale jak się widzimy, to naprawdę jest miło. Lubimy ze sobą rozmawiać i fajnie, jeśli są szczęśliwi, to dla mnie tym lepiej.